Cześć, jestem Klaudia Takanowna no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Ujemnie naelektryzowaną rurkę z tworzywa sztucznego zetchnięto z nienaelektryzowanym elektroskopem. Następnie elektroskopu dotknięto palcem. Ok, pamiętajcie, że elektroskop przyjmuje ten sam ładunek, który mamy na przedmiocie. Mamy ujemnie naelektryzowaną rurkę, to znaczy, że nasz elektroskop będzie naładowany ujemnie, a jak go dotkniemy palcem, no to go rozładujemy poprzez uziemienie. Ok, no to teraz czytamy. W wyniku zetknięcia rurki stworzywa sztucznego z elektroskopem listki elektroskopu zwiększyły wychylenie, czyli A, no bo przyjęły ten ładunek. Podczas zetknięcia rurki z elektroskopem, pamiętajcie, że ruch zawsze odbywa się na powłokach elektronowych, czyli będzie tu D, ponieważ protony są w jądrze atomowym, a nie dochodzi tutaj do żadnego rozszczepienia jądra atomowego, tak? więc ruch zawsze na powłokach elektronowych ruszają nam się elektrony, więc D i dalej. Przepłynęły z rurki na elektroskop. Gdy dotknięto elektroskopu palcem, listki elektroskopu B zmniejszyły wychylenie, ponieważ D elektrony, bo zawsze jest ruch na elektronach, przepłynęły H z elektroskopu do ziemi, bo tak jak mówiłam wcześniej, nastąpiło uziemienie, gdy dotykamy to ciałem ludzkim. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.